Czyli Radio Conchita. Tok FM Euro Conchita. Że strona polska chce renegocjować ten projekt, tylko nie wiadomo, o co tutaj chodzi. I to jest bardzo podobne do dwóch takich historii, o których informował z kolei Antoni Macierewicz na swoim pierwszym wystąpieniu przed Sejmową Komisją Obrony Narodowej, gdzie mówił o też renegocjowaniu programu Wisła, czyli obrony przeciwlotniczej Polski przez rakiety Patriot oraz renegocjowaniu kontraktu na śmigłowce bojowe. No wszystkie te decyzje mają jeden wspólny mianownik. Wszystko to zostaje radykalnie, raptownie opóźnione i nie wiadomo, kiedy w ogóle do tych projektów, do takiej fazy ich realizacji wrócimy. Czy wiadomo, czy w ogóle pułkownik Dusza był w stanie się spotkać z Piotrem Paczkiem? Nie, on tam pisze w tym piśmie, bo to jest jego pismo, to widać już taki akt desperacji, dlatego że to jest pismo do prezydenta, do Komisji Służb Specjalnych i jeszcze do paru innych instancji. On tam pisze, że kilkakrotnie próbował kontaktować się z Piotrem Bączkiem, nie udało mu się to. I dalej zgłasza, razem ze swoim zresztą słowackim odpowiednikiem, ze swoim słowackim zastępcą, zgłasza chęć podjęcia rozmów, czy to z Piotrem Bączkiem, czy to z Antonim Macierewiczem, który temu wszystkiemu patronuje, czy koordynatorem służb specjalnych, wszystko jedno z kimś, no najwyraźniej widać z tego, że chciałby przynajmniej przekazać, jaki jest stan prac i przekazać ten projekt w odpowiednim stanie. W swoim tekście piszesz tak: wstrzymanie prac nad budową Centrum Kontrwywiadu NATO, odwrót od kwestii systemu obrony przeciwlotniczej i kontraktu na śmigłowce wiążą się z czystkami prowadzonymi w wojskowych służbach specjalnych przez Macierewicza i jego ludzi. Ważnym elementem jest tutaj test smoleński. Co to jest ten test? To jest coś, o czym Macierewicz dosyć otwarcie mówił, chyba jeszcze zanim nawet objął funkcję ministra, albo kiedy już było oczywiste, że tą funkcję obejmie. On mówił, że tutaj kryterium przydatności do dalszej służby w wojsku i w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym będzie stosunek danego funkcjonariusza do katastrofy smoleńskiej. No i trzeba przyznać, że konsekwentnie to realizuje. W 2013 raport zespołu parlamentarnego Macierewicza obciążał, zresztą zupełnie bezsensownie, SKW, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, winą za rzekome zaniedbania, które miały doprowadzić do katastrofy smoleńskiej. No i teraz opisujemy kolejne sytuacje, kiedy Antoni Macierewicz wzywa oficerów kontrwywiadu i pyta ich na przykład, co robili w czasie katastrofy, dlaczego jej nie zapobiegli. No i tutaj opisujemy historię jednego z oficerów, który mówił, że akurat w czasie katastrofy był w Afganistanie, na co miał otrzymać odpowiedź, no właśnie, dlaczego nie w Smoleńsku. To jest, to byłoby śmieszne, gdyby nie to, że jednak mamy po jednej stronie granicy wojnę dosyć blisko, z drugiej strony, z kilku stron, zagrożenie terrorystyczne. To centrum zresztą miało służyć walce z tym zagrożeniem terrorystycznym. No mam nadzieję, że te wszystkie zagrożenia rzeczywiście są daleko od Polski i możemy sobie pozwolić na takie tragikomiczne działania. A co na to strona słowacka? Czy już w ogóle są jakieś reakcje? Jeszcze nie ma reakcji, no poza zdziwieniem, prawda? Poza zdziwieniem, dlatego że no oni się bardzo poważnie do tego przygotowywali, traktowali, z racji tego, że to jest mniejszy kraj, traktowali Polskę jako takiego wiodącego partnera. Zresztą tak była ustawiona hierarchia, że Polak był szefem, Słowak zastępcą. No tak jak wszyscy są pewnie kompletnie zdezorientowani. No o co tutaj chodzi? Tak w takim planie podstawowym chodzi po prostu o wymianę kadr na swoich zaufanych ludzi, prawda? Czyli całkowite usunięcie tamtego kierownictwa, zastąpienie go nowym. Ja zwracam uwagę, że ta decyzja zapadła pierwszego dnia urzędowania Piotra Bączka, a to znaczy, że ona musiała być dobrze przygotowana ładnych kilka tygodni wcześniej, prawda? Że to nie był jakiś kaprys, tylko że to była jedna z takich strukturalnych decyzji podjętych całkowicie na zimno. Oni tutaj nie mogą mówić, że no nagle coś im przyszło do głowy, tylko to jest wszystko przemyślane. Pytanie, jak w tym kontekście wygląda kwestia bezpieczeństwa Polski. Ja tylko przypominam
takie trochę mało zauważone słowa szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który też przed objęciem funkcji powiedział, że pozostawanie obecnych szefów służb, czyli tych, którzy jeszcze wtedy byli na stanowiskach, jest większym zagrożeniem dla Polski niż terroryzm i wojna na Ukrainie. No, dla mnie to było dosyć szokujące, bo to jest przekreślenie całego w zasadzie 25-letniego dorobku polskich służb specjalnych, który jednak nie zasługuje na takie słowa, zwłaszcza ze strony konstytucyjnego ministra. Dziękuję bardzo. Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej był ze mną w studiu. 13.16, za chwilę informacje. Połączenie. Reklama. Widziałeś? Nasz organizm ma oczy szeroko otwarte. Widziałem. To od dni otwartych mini-ratki. Idziesz jednego dnia otwartego i wymieniasz swoje kredyty na jedną lekką pożyczkę. Powiem ci otwarcie. Podobają mi się takie dni. Mówimy otwarcie. Przejdź w sobotę 12 grudnia do wybranych placówek PKO Banku Polskiego na dni otwarte i zamień swoje kredyty lub pożyczki na jedną lekką mini-ratkę. Lista placówek na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Perfekcja ma różne oblicza. Dynamiczna limuzyna, sportowy Avant, zwinny SUV. Wszystkie znajdziesz w wyjątkowej ofercie na modele Audi z rocznika 2015. Dostępne z atrakcyjną, niską ratą miesięczną. Teraz bez żadnej opłaty wstępnej. Odwiedź salon Audi i sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński Weidemajer, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa Powsin. Audi. Przewaga dzięki technice. Kolejny temat. Infekcje intymne. W leczeniu kluczowa jest szybkość. Doktor Radosław Graczek, specjalista ginekolog. Moim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Iladian szybko zwalcza infekcje zarówno bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. W konsekwencji Iladian pozwala w krótkim czasie uwolnić się od uciążliwych objawów, takich jak pieczenie, swędzenie czy upławy. Iladian to produkt, do którego mam pełne przekonanie. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Szybki sposób na każdy rodzaj infekcji intymnych. Nie myśl, co będzie rano. Nie myśl, czy wszystko zapamiętasz. Nie myśl, czy to wypada. Po prostu idź na całość. Złoty Sylwester z radiem Złote Przeboje w hotelu Windsor. Zabawa na trzech parkietach. Live cooking, open bar, bufety tematyczne. Relacja na żywo z imprezy i 10 zaproszeń w cenie 8. Złoty Sylwester z radiem Złote Przeboje w hotelu Windsor w Jachlance pod Warszawą. Imprezę poprowadzi Zygmunt Heiser. Do zobaczenia w hotelu Windsor. WindsorHotel.pl. Święto kina 12 grudnia. Z tej okazji w kinach w całej Polsce czekają bilety w specjalnych cenach. 11 zł filmy 2D, 14 zł filmy 3D. Święto kina. Kultura w zasięgu ręki. Szczegóły www.świętokina.com. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu można uniknąć zachorowania na raka. Jednocześnie pozwala wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Justyna Kowalczyk właśnie dołączyła do teamu Santander i zyskała powód do uśmiechu. Co za szybkość, co za profesjonalizm. Teraz w Santander Consumer Banku kredyt gotówkowy dostaniesz nawet w 15 minut, a pierwsza rata dopiero po 3 miesiącach. Przyjdź do oddziału i z gotówką w ręku znajdź swój powód do uśmiechu. Tak jak ja, Justyna Kowalczyk. Kredyt gotówkowy z gwarancją w spłacie pierwszej raty dostępny jest w oddziałach Santander Consumer Banku do 31 grudnia 2015 roku. Ostateczna decyzja kredytowa wydana będzie w oparciu o badanie zdolności kredytowej. Szczegóły w oddziałach. Są miejsca, które po prostu warto poznać. Zachwycić się ich wyjątkowym klimatem. Odkryć niezwykłe smaki. Jednym z takich miejsc jest restauracja Samira przy ulicy Powsińskiej 64A. Libańska kuchnia, która zadziwia bogactwem smaków. Znajdziesz u nas także duży wybór dań wegetariańskich. A po posiłku odwiedzisz sklep, w którym czekają na ciebie produkty arabskie, tureckie i indyjskie. Restauracja i sklep Samira. Warszawa, ulica Powsińska 64A. www.samira.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
Minęła 13.20. Anna Draganek, zapraszam. Za niespełna dwie godziny, kwadrans po godzinie 15 poznamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Autorstwa PiSu. Zaskarżyli ją posłowie PO, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa i Prezes Sądu Najwyższego. Według Sejmu, który ustawę przyjął, jest ona zgodna z Konstytucją. Sędziowie Trybunału sprawdzają m.in. czy wygaszenie kadencji prezesa i wiceprezesa oraz uzależnienie pełnienia funkcji sędziego od złożenia ślubowania przed prezydentem są zgodne z ustawą zasadniczą. Mam nadzieję, że po tym wyroku spór o Trybunał się zakończy, mówi były minister sprawiedliwości Borys Budka. Chciałbym, żeby raz na zawsze przeciąć dzisiaj ten spór, żeby nie okazało się, że wyroki wyrokami, a sprawiedliwość musi być po stronie większości parlamentarnej. Orzeczenie Trybunału będziemy dla Państwa transmitować na antenie TOK FM. Edmund Janiger nie jest już doradcą szefa MON-u. 20-latek zrezygnował zaledwie po tygodniu, bo wraca na uczelnię w New Jersey. O tym, że w ogóle nie powinien znaleźć się na tym stanowisku, mówi Marek Biernacki z PO, były koordynator do spraw służb specjalnych. Powinien być asystentem, a nie doradcą. To jest całkowicie inna funkcja. Nie rozumiem tego zachowania pana ministra Macierewicza, bo spokojnie, gdyby był asystentem, to byłoby zrozumiałe. Janiger miał zajmować się w resorcie komunikacją z zagranicznymi mediami. Słuchasz informacji TOK FM. Znamy już terminy rozprawy apelacyjnej w sprawie katastrofy w kopalni Halemba. Sąd wyznaczył je na 28 stycznia i 2 lutego. W 2006 roku po wybuchu metanu w kopalni zginęło 23 górników. Była to największa tragedia w historii polskiego górnictwa od blisko 30 lat. Za winnego wypadku sąd uznał byłego szefa działu wentylacji Halemby Marka Z i skazał go na 3 lata więzienia. Pozostali oskarżeni otrzymali wyroki w zawieszeniu, a dwóch uniewinniono. I na koniec jeszcze zbliżające się święta, które zgodnie z najnowszym badaniem TNS Polska zachęcają Polaków do pomocy, choć na co dzień innym pomaga około 40% z nas. W związku ze świętami ta liczba wzrosła do ponad 50%. Zgodnie z deklaracjami Polacy chcą pomagać głównie członkom swoich rodzin, ale wielu badanych chce pomóc także osobom obcym w trudnej sytuacji. Dziś niemal w całym kraju przelotny deszcz i sporo chmur. Sucho będzie na południu Polski w pasie od Lublina do Warszawy. Na termometrach zobaczymy na ogół od 4 stopni w Lublinie, 7 w Poznaniu i Wrocławiu do 8 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 13.23, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, z nami jest Agata Gosteńska, ekspert brytyjskiego think tanku Center for European Reform. Dzień dobry. Dzień dobry. I wracamy do rozmowy o Davidzie Cameronie. Mówię, że wracamy, dlatego że już nie tak dawno rozmawialiśmy o jego liście, który właściwie gdzieś stanowił, no może nie ultimatum, ale pewne wezwanie Europy do reform, które były postawione jako konieczne, by Wielka Brytania w Europie pozostała. W tej chwili już jesteśmy no parę tygodni po tym liście i są reakcje na list tym razem Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej, do przywódców państw Unii Europejskiej, w którym to liście poinformował on, że rozmowy o postulowanych przez Wielką Brytanię reformach posunęły się naprzód, ale najtrudniejsze do rozwiązania są oczywiście kwestie imigracyjne, kwestie ograniczenia praw do zasiłków dla imigrantów z innych krajów Unii Europejskiej. I teraz brytyjski premier David Cameron zaznacza, że chce wynegocjować prawo do kontroli migracji i ograniczenia zasiłków dla imigrantów. Więc pytanie, jak to interpretować w kontekście tego pierwotnego listu Davida Camerona? Gdzie w tej chwili jesteśmy? Wydaje mi się, że cofnęliśmy się tak naprawdę o krok do tyłu. Patrząc na list Camerona z listopada, on wskazał, co prawda przedstawił swoje konkretne propozycje dotyczące ograniczenia dostępu do zasiłków związanych z wykonywaniem pracy dla imigrantów czy dla obywateli innych państw członkowskich, ale tam znalazło się również takie sformułowanie, że Cameron zdaje sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudny temat, kontrowersyjny dla pozostałych liderów z pozostałych państw członkowskich i jest otwarty na dyskusję. Ja mam natomiast wrażenie, że w ostatnich dniach on tak naprawdę usztywnił się w swoim stanowisku,
Wydaje się nawet, że, ale to są raczej takie spekulacje również mediów brytyjskich, że Cameron nawet chciałby takiego konkretnego wyłączenia z obowiązujących przepisów. No i wydaje się, że tutaj nie do końca chce odpuścić. Także ja osobiście uważam, że również pod presją eurosceptyków w kraju on jednak zaostrzył swoje stanowisko i tym samym postawił się w niezmiernie trudnej sytuacji. Czyli właściwie co on chce zrobić? Znaczy co w tej chwili jest tym pomysłem na, no może nawet nie tyle ograniczenie imigracji, co właśnie przegląd tychże zasiłków? Co tu się ma stać? Znaczy generalnie temat zasiłków to jest oczywiście ten najbardziej kontrowersyjny, czyli związany z ograniczeniem dostępu do zasiłków związanych z wykonywaniem pracy przez okres 4 lat, ale to są również dwa inne postulaty. To jest kwestia ograniczenia bądź generalnie zlikwidowania możliwości pobierania na przykład zasiłków na dziecko przez obywateli państw członkowskich, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, ale na przykład ich dzieci przebywają, nie wiem, w Bułgarii, Rumunii czy Polsce, czy nawet w Holandii. Więc to jest kolejna propozycja, wokół której wydaje mi się Cameron może zbudować konsensus i tym samym próbować to sprzedać na potrzeby swojej, na potrzeby krajowe. Coraz częściej również mówi się, to wczoraj w zasadzie pojawiła się taka wiadomość w Financial Times, że Bruksela chce bardzo pomóc Cameronowi i rozważa różne inne możliwe scenariusze, nawet wprowadzenia tak zwanego jakby hamulca migracyjnego. Natomiast no, to są znowu czyste spekulacje. No i zakładam, że Cameron będzie o tym rozmawiał dzisiaj i jutro z premier Szydło. Tak, no właśnie ta wizyta, która się dzisiaj rozpoczyna, dzisiaj wieczorem David Cameron przylatuje do Warszawy. No i pytanie oczywiście, czego jeszcze możemy się spodziewać po tym spotkaniu? To znaczy, wydaje mi się, że głównym celem spotkania premiera Wielkiej Brytanii z premier Szydło będzie próba przekonania rządu polskiego, nawet jeśli nie do poparcia postulatów brytyjskich, bo to akurat wydaje mi się niezwykle trudne, to przynajmniej większej elastyczności w negocjacjach dotyczących właśnie tego aspektu, bo jak słusznie pan zauważył, sam Tusk wysłał list jakiś czas temu, chyba zdaje się 2 dni temu, tak? Do przedstawicieli, dokładnie, do pozostałych członków Rady Europejskiej, wskazując, że w zasadzie kompromis jest możliwy we wszystkich kwestiach, z wyjątkiem tej najbardziej kontrowersyjnej, czyli pomysłów, które, no nie bójmy się tego nazwać po imieniu, dyskryminują obywateli innych państw członkowskich. Zakładam, że Cameron przyjeżdża pewnie z jakąś ofertą dla Polski. Trudno mi jeszcze powiedzieć, jaka ta oferta jest. Być może będzie deklarował większe poparcie Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi na przykład o kwestie bezpieczeństwa, bo tak to już jest w negocjacjach, że nawet jeśli dotyczą one kwestii związanych z renegocjacją członkostwa Wielkiej Brytanii, to czasami próbujemy też ubrać, czy jesteśmy gotowi zmienić swoje stanowisko na podstawie koncesji, które inne państwa członkowskie nam oferują. Wydaje mi się, że Cameron będzie takie rozmowy przeprowadzał. No i pewnie pozostałe postulaty, które nadal są przecież na agendzie, również będą dyskutowane. Natomiast z tego, co rozumiem, tutaj Polska jest bardzo otwarta na poparcie pozostałych 4 kwestii. A przypomnijmy, że te postulaty, które Brytyjczycy zaproponowali, które Cameron zaproponował w swoim liście, to przede wszystkim zasady współpracy między strefą euro a państwami spoza niej, tak by zapewnić, że kraje bez wspólnej waluty nie będą dyskryminowane. To chodziło także o wzmocnienie konkurencyjności rynku wewnętrznego, roli państw, roli parlamentów narodowych, czyli jakby coś, co można nazwać Europą ojczyzn, tak się czasem mówiło, a nie Europą, która się federalizuje.
Tak, to są te propozycje, czyli słusznie pan zauważył, kwestia wzmocnienia roli parlamentów narodowych. Chyba tutaj nie jakby zgadzamy się z postulatami Camerona. Wydaje mi się, to co Polska jasno sygnalizuje, to jest poparcie nasze dla właśnie postulatu związanego z uregulowaniem jakby stosunków pomiędzy państwami strefy euro a państwami spoza strefy euro. I tu widzę dużą zmianę w porównaniu z stanowiskiem, które utrzymywał poprzedni rząd. Tak? Jednak ten rząd jest o wiele mniej przychylny członkostwu Polski w strefie euro, nawet jeśli przyznaje, że Polska do tej strefy euro zobowiązana jest przystąpić, to jest bardziej zainteresowany budowaniem mechanizmów, które zagwarantują większe prawa państwom, które w tej strefie nie są, niż na przykład, tak jak poprzedni rząd, budowaniem takich bardziej otwartych mechanizmów współpracy, jednak żeby być jak najbliżej tej strefy euro. Także ten postulat, tutaj wielka pytanie na pewno będzie miała sojusznika w Polsce. Natomiast jeśli mogę sobie pozwolić jeszcze na taką refleksję, ponieważ mam wrażenie, że w zasadzie zgadzamy się na 4 z 5 postulatów, to trochę też zostawiamy sobie mało marginesu na negocjacje. Jednak z moich badań wynika, rozmawiając z przedstawicielami z innych państw członkowskich, to jednak te negocjacje będą dotyczyły całego pakietu. Tak, czyli państwa członkowskie też będą oczekiwały od Camerona większej elastyczności, powiedzmy, w innych obszarach. No właśnie. No ale... Ja bym tutaj jeszcze się zatrzymał na moment nad tą kwestią, o której pani powiedziała jako ostatniej, czyli kwestią Unii Walutowej i krajów, które są poza Unią Walutową, bo tutaj bardzo trudno, mam wrażenie, znaleźć jakąś symetrię czy analogię do sytuacji Polski i Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania ma silną gospodarkę, ma przede wszystkim City i wydaje się, że to jest ta sprawa, na której tak bardzo Brytyjczykom zależy, żeby City w pewnym sensie spod tych regulacji europejskich wyłączyć, to może już kwestia bardziej wspólnego rynku niż samej waluty. Natomiast mam wrażenie, że Polska nie bardzo ma takie uzasadnienia. Dlaczego nie? To znaczy oczywiście, możemy tutaj wiele przedstawiać argumentów, które podnoszą ekonomiści nieprzychylni wspólnej walucie i takie głosy są na świecie. Natomiast wydaje się, że to, co jest wątpliwe, to jednak ta asymetria znaczeń Wielkiej Brytanii i Polski. To znaczy, zgadzam się jak najbardziej z pana analizą, natomiast wydaje mi się, że obawy są podobne. To znaczy, zarówno rząd konserwatystów w Wielkiej Brytanii, jak i obecny rząd w Polsce mają chyba podobne obawy, czyli jednak obawiają się, że państwa strefy euro, które dzisiaj mają większość głosów, czyli mają możliwość budowania tych koalicji w Radzie Unii Europejskiej, mogą chcieć narzucić pewne decyzje państwom, które w tej strefie euro nie są. Ja osobiście uważam, że to jest nieuzasadniona do końca obawa, z tego względu, że państwa strefy euro bardzo rzadko głosują w jednakowy sposób, jeśli już w ogóle głosują, bo w Radzie się rzadko głosuje. I jakby patrząc na to, że strefa euro nie ma pomysłu na wyjście z kryzysu, w którym się znajduje, trudno sobie wyobrazić sytuację, że będzie zawsze głosowała en bloc. Prawda? Więc dla mnie ta obawa jest osobiście przesadzona, ale jest jeszcze jedna kwestia i to osobiście trochę mnie dziwi postawa nowego rządu, czyli jak rozumiem chyba również zgoda na propozycję Camerona, żeby usankcjonować obecny podział, czyli w zasadzie Unia jest Unią wielu walut, co jest niezgodne z traktatami, bo jednak traktaty wskazują, że to euro, tak, jest wspólną walutą, bo to jednak sankcjonuje trochę Unię wielu kręgów. No właśnie. No właśnie i niestety może powodować, że nawet jeśli w przyszłości będziemy chcieli do tej strefy euro przystąpić, no to już chęć ze strony strefy euro może nie być tak samo duża, prawda? Jednak jest obawa, że państwa, które dzisiaj w tej strefie euro nie są, ale dla nich jest to jednak założenie bardziej taki cel niż go polityczny, nie tylko ekonomiczny, no mogą zostać zepchnięte na margines. Wydaje się, że trochę te postulaty brytyjskie, no oczywiście po stronie Wielkiej Brytanii to nie jest nowość, ta niechęć wobec wspólnej waluty, ale że te postulaty polskie, one są trochę już po nie w czasie, to znaczy już jest za późno. Wydaje się, że to jest zawracanie
wody kijem, to znaczy już wydaje się, że Unia idzie w tą stronę, to jest, że strefa euro się integruje i być może nawet doczeka się osobnego budżetu, no może być naprawdę za chwilę bardzo, bardzo osobna w Unii Europejskiej. Tak, to znaczy ja osobiście uważam, że państwa, które są zobowiązane do przyjęcia wspólnej waluty, powinny bardziej jednak zabiegać właśnie o to, żeby ta strefa euro otwierała się na nie, właśnie z tego względu, że one są zobowiązane, czyli są przyszłymi członkami strefy euro i tym samym zapobiegać, tak, tym tendencjom do powstania oddzielnych instytucji, czy oddzielnych, tak jak słusznie pan zauważył, czy na przykład oddzielnego budżetu, niż raczej stawiać na budowanie tego bloku państw, które w tej strefie euro nie są. To jest pewna subtelna różnica, ale wciąż różnica, która ma duże znaczenie w prowadzeniu polityki europejskiej. Dziękuję bardzo. Agata Gostyńska, ekspert brytyjskiego think tanku Center for European Reform, była z nami. 13.35 za chwilę informacji. Połączenie. Janina Paradowska zaprasza na poranek Radia Tok FM. Świat jest czymś, co wydaje mi się coraz mniej rozumiem i coraz mniej pojmuję. Ja myślę, że jednak jestem przede wszystkim Europejką i Europa jest mi bliska. Po Europie mam ochotę podróżować. Z Europą związane są moje lektury, miejsca, które kocham i światem zajmuję się mniej. Bo każdy widzi świat inaczej. Janina Paradowska. Zapraszam. Poranek Radia Tok FM. W czwartek od 7 do 9. Reklama. Podobno wiek kobiety można poznać po dłoniach. Moje wyglądają na starsze ode mnie. Ich skóra straciła elastyczność. Jest sucha, szorstka i podrażniona. Sięgnij po Regenerum regeneracyjne serum do rąk. Wyciąg z lilii wodnej przywraca hydrolipidową barierę ochronną, a olej z róży intensywnie regeneruje nawet bardzo przesuszoną skórę rąk. Dodatkowo chroni dłonie przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych oraz opóźnia procesy starzenia. Regenerum działa rewelacyjnie. Moje dłonie są intensywnie nawilżone i jedwabiście gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Co dostaniemy pod choinkę? Nie wiadomo. Święta będą białe czy zielone? Nie wiadomo. A jaki będzie nowy rok? Nie wiadomo. Ale jedno wiadomo na pewno. Jaki będzie całkowity koszt wypożyczki? Czy pożyczasz 5 czy 15 tysięcy, z góry wiesz, ile zapłacisz i nie zaskoczą cię dodatkowe koszty. Gwarantujemy, że nie zapłacisz ani złotówki więcej. Eurobank. Z gwarancją na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Gwarancja dla obowiązkowych kosztów przy zawarciu umowy. Lucyna Drabik, farmaceutka, mówi o swojej pracy. Najczęstsze pytanie, jakie słyszę w mojej aptece, to który magnez jest najlepszy? Wtedy polecam ten, który sama stosuję. Neomag Forte. Bo właśnie Neomag Forte jest w podwójnej dawce. I co bardzo ważne, naturalny związek magnezu zawarty w Neomagu oprócz chłanialności wykazuje doskonałą bioretencję. To znaczy, że finalnie w organizmie zostaje więcej magnezu. Potwierdziły to badania. Suplement diety Neomag Forte to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. W górę tę choinkę. Ale wyżej się nie da. Musi się dać, inaczej nie zmieścimy wszystkich prezentów. O, udało się. W Smart Home sypnęło prezentami. Przenieś rodzinę do plusa. Teraz nielimitowane rozmowy, a do tego telewizor LG Smart TV oraz smartfon LG już za 0 zł na start. Z internetem LTE za połówkę i telewizją nawet za złotówkę. Smart Home. Szczegóły na plus.pl i cyfrowypolsat.pl lub w punktach sprzedaży. Zapraszamy. 1,80 m. 1,95 m? 2,10 m. Nie wiadomo, jak wysokie urośnie dziecko, ale wiadomo, że jego prawidłowy wzrost zależy od dostarczenia mu odpowiedniej ilości wapnia, fosforu i witaminy D3. Wszystkie te składniki znajdziemy w suplemencie diety Wzrostan dostępnym w aptekach. Wzrostan pomoże w pełni wykorzystać potencjał dziecka do wzrostu. Syrop przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. Wzrostan. Mierz wysoko. Święto kina 12 grudnia. Z tej okazji w kinach w całej Polsce czekają bilety w specjalnych cenach. 11 zł filmy 2D, 14 zł filmy 3D. Święto kina. Kultura w zasięgu ręki. Szczegóły www.świętokina.com. Witam.
Total dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Nadszedł czas na ekscytującą wyprzedaż modeli z rocznika 2015. Tylko teraz najnowsze modele Nissana pełne innowacji dla bezpiecznej i pewnej jazdy z rabatami nawet do 10 tysięcy złotych. Już teraz wybierz doskonałego crossovera Nissana Qashqai już od 67 tysięcy 900 złotych i poznaj inne atrakcyjne oferty. Nie czekaj ani chwili. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Dochodzi 13.41. Anna Draganek, zapraszam. Kwadrans po godzinie 15. Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o sobie samym autorstwa PiSu. Zaskarżyli ją posłowie PO, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa i Prezes Sądu Najwyższego. Według Sejmu, który ustawę przyjął, jest ona zgodna z Konstytucją. Rozprawa trwała blisko 4 godziny, ale jak mówił wnioskodawca, były minister sprawiedliwości Borys Budka, nie padło na niej nic nowego. Cała ta rozprawa pokazuje tylko, jak duża była determinacja ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ażeby obalić legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To najwyższy czas i jedyne miejsce do tego, żeby ten spór wreszcie został rozstrzygnięty. No i być może naiwnie, ale wierzę, że większość sejmowa i prezydent wreszcie zaczną szanować wyroki Trybunału. Sędziowie Trybunału sprawdzają między innymi, czy wygaszenie kadencji prezesa i wiceprezesa oraz uzależnienie pełnienia funkcji sędziego od złożenia ślubowania przed prezydentem są zgodne z ustawą zasadniczą. Orzeczenie Trybunału będziemy transmitować na antenie Tok FM. Słuchasz informacji Tok FM. A w nich rosyjski prezydent, który zaprasza brytyjskich specjalistów do udziału w odczytaniu danych z czarnych skrzynek rosyjskiego Su-24 zestrzelonego przez tureckie wojsko. Władimir Putin zrobił to w trakcie rozmowy telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem. O tym, że do Rosji dotarła czarna skrzynka Su-24, poinformowały media. Osobiście prezydentowi w świetle kamer dostarczył ją minister obrony Sergiej Szojgu. Putin polecił, by czarną skrzynkę otwarto jedynie w obecności międzynarodowych ekspertów. Co najmniej 37 osób zginęło w starciach sił bezpieczeństwa z talibami w Kandaharze. Afgańskie Ministerstwo Obrony poinformowało w oświadczeniu, że wśród ofiar śmiertelnych są zarówno funkcjonariusze sił bezpieczeństwa, jak i cywile. Podano również, że co najmniej 35 osób jest rannych, a 9 talibów zabito. Z oświadczenia talibów wynika natomiast, że silnie uzbrojeni zamachowcy samobójcy wkroczyli do bazy w Kandaharze i zaatakowali siły afgańskie i międzynarodowe. Światowi producenci ropy szykują się na możliwość spadku cen tego surowca do $20 za baryłkę, podaje dziś brytyjski Guardian. Na początku tygodnia po raz pierwszy od lutego 2009 roku cena ropy spadła poniżej $40. Odpowiedzialnością za spadki eksperci obarczają kraje OPEC. Ich zdaniem to ubiegłotygodniowa decyzja o nieograniczeniu produkcji w dużym stopniu przyczyniła się do dzisiejszej sytuacji na rynkach. Tak tania ropa zdaniem ekspertów może mieć poważne konsekwencje dla wielu gospodarek. Rosja już oświadczyła, że będzie musiała dokonać dodatkowych cięć budżetowych, jeśli ceny ropy spadną o połowę w najbliższych miesiącach. Pogoda. Dziś niemal w całym kraju przelotny deszcz i sporo chmur. Sucho będzie jedynie na południu Polski, w pasie od Lublina do Warszawy. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni w Lublinie, 5-6 w Warszawie, Radomiu i Krakowie, 7 w Poznaniu i Wrocławiu, do 8 stopni w Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 13.43, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Józef Lang z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Financial Times opublikował w ostatnich dniach duży tekst, duży właściwie reportaż Catherine Hille o Rosji i radykalizacji muzułmanów w Rosji. Zostało zatytułowane bardzo wymownie Homegrown Problem, czyli taki problem domowy, wewnętrzny, wyhodowany
zapisane sobie na własną, można powiedzieć, prośbę. I przypomina mi to raport, który Ośrodek Studiów Wschodnich opublikował parę miesięcy temu, we wrześniu tego roku. Pan jest współautorem tego raportu, który został nazwany Homo Jihadicus, czyli ten Homo Sovieticus został zastąpiony przez Homo Jihadicus. I pytanie, na ile ten kłopot związany z radykalizacją muzułmanów rzeczywiście Rosję dotknął. I pamiętam takie wiele mówiące zestawienie, które pokazywało liczbę bojowników pochodzących z danego kraju, ale w przeliczeniu na milion muzułmanów. I nagle się okazywało, że ta Rosja, z której rzeczywiście między 4 tysiące a 5 tysięcy być może nawet bojowników wyjechało, wcale nie jest najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, zradykalizowanym obszarem na świecie, bo są kraje, które mają mniejszą ilość muzułmanów, a więcej z nich tak w przeliczeniu właśnie na milion wyjeżdża. Więc jak to właściwie jest z tym problemem rosyjskim? Znaczy, przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to nie jest problem nowy. To jest problem, który, zjawisko, które trwa od przynajmniej kilkunastu lat. Po drugie, w całej swojej masie rosyjscy muzułmanie nie są zradykalizowani. Są islam dla większości muzułmanów na przestrzeni postsowieckiej jest raczej jednym z elementów tożsamości, ale ogranicza się do sfery kulturowej, poszczególnych rytuałów bez większego udziału w życiu religijnym czy większego praktykowania nakazów tej religii, już nie wspominając o wiedzy dotyczącej danej religii. Czyli można powiedzieć, że nawet jest... nie tyle zradykalizowani, co raczej zaświeceni. Większość na pewno tak. Jest natomiast pewna grupa, dla której islam w jego fundamentalnym, radykalnym wymiarze jest podstawą tożsamości. Jest to związane z tym, że w momencie, kiedy upadł Związek Radziecki i islam na nowo odradzał się, procesy, które społeczne, ideologiczne, polityczne, które zachodziły w świecie islamskim w przeciągu kilkudziesięciu lat, wdarły się na przestrzeń Związku Radzieckiego i w tym samym momencie zaczęły współdziałać. Jednym z takich procesów oczywiście był rozwój salafizmu, który z perspektywy osób powracających do wiary, za jakie należy uznać większość społeczności muzułmańskiej na terenie byłego Związku Radzieckiego, jest najbardziej czystym, najbardziej prawidłową formą islamu. To właśnie rozwój salafizmu, który niekoniecznie musi być związany z walką zbrojną i z terroryzmem, stał się fundamentem do dalszego rozwoju radykalnych, zbrojnych środowisk, które działały zarówno i nadal działają na Kaukazie Północnym, jak i które eksportują bojowników do Syrii i Iraku. Może wyjaśnijmy, że ten salafizm to jest taka próba, jak wyjaśniacie też w swoim raporcie, bardzo literalnego odczytywania Koranu i odrzucania wszystkiego, co nie ma uzasadnienia w Koranie i w hadisach, czyli jakby... Tak, jednocześnie jest to bardzo legalistyczny nurt, dlatego, że nie tylko odrzuca się wszystko, co nie ma uzasadnienia, ale również wszystko, co człowiek muzułmanin powinien robić, musi być uzasadnione na podstawie Koranu i hadisów. To, co nie może być uzasadnione na podstawie Koranu i hadisów, nie jest potrzebne lub jest wręcz zabronione. Jest to jeden z elementów, które stosują organizacje, które werbują ludzi walczących w Syrii i Iraku, mianowicie wykorzystując argumenty religijne, przekonywania na podstawie cytatów z Koranu i hadisów o konieczności dżihadu w Syrii, ale również o konieczności migracji z ziem, które są zajęte przez muzułmanów, gdzie przestrzeganie prawa szariatu jest ich zdaniem niemożliwe, na tereny, gdzie prawo szariatu jest obowiązującym prawem. Ja się zastanawiam, czy ten sposób ujęcia problemu, jaki zaproponował Financial Times, nie jest trochę takim epatowaniem egzotyką. To znaczy tym, że no to jest Rosja, tam problem narasta i tak dalej, podczas gdy tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy ten problem narasta, czy on ma jakby
stały charakter i dotyczy, tak jak powiedzieliśmy, dość niewielkiej grupy. Oczywiście tutaj są takie liczby, które autorka przywołuje. W lutym tego roku z Rosji do Państwa Muzułmańskiego wyjechało, czy przyłączyło się około 1700 osób według szacunków służb federalnych Rosji, a we wrześniu to już było 2400. Tylko pytanie, na ile te szacunki są rzeczywiście, one odzwierciedlają to, co się dzieje, a na ile są też pewnymi liczbami, które Rosja przywołuje, bo w danym momencie jest takie zapotrzebowanie polityczne. Te szacunki, w momencie, kiedy jest takie zapotrzebowanie polityczne, te szacunki faktycznie oficjalne rosyjskie potrafią bardzo szybko urosnąć z, powiedzmy, 1700 do 5000 na przykład. Więc owszem, trzeba na nie patrzeć z pewnym zastrzeżeniem. Pokazują one jednak pewną skalę zjawiska. To po pierwsze, a po drugie pamiętajmy o tym, że zanim wybuchła wojna domowa w Syrii i obywatele rosyjscy, głównie z Republik Północnego Kaukazu, zaczęli przyłączać się do tej wojny, to istniało całkiem prężne podziemie islamskie na Kaukazie Północnym, które wskutek po pierwsze brutalnych represji ze strony władz rosyjskich, zwłaszcza przed olimpiadą zimową w Soczi, a po drugie masowych wyjazdów do Syrii, zostało bardzo, bardzo osłabione. Z tej perspektywy doraźny problem radykalnego islamu w Rosji maleje, dlatego że najbardziej radykalne jednostki wyjeżdżają. Z Maciejem Falkowskim rozmawialiśmy o tym po publikacji raportu. On wówczas mówił, że to jest władzom rosyjskim na rękę cały ten proces. Jak najbardziej. Z doraźnej perspektywy jest to na rękę, gdyż pozwala ustabilizować sytuację w republikach, w których do niedawna jeszcze mieliśmy po kilkaset ofiar tego konfliktu rocznie. Ale czy można sądzić, że ten problem, nie wiem, zmienia swoją dynamikę, że zaczyna narastać, że jest więcej tego rodzaju podróży? Ten problem, to zjawisko ma charakter rosnący, więc owszem, ono narasta, ale narasta dłuższego czasu, więc narastanie tego problemu jest tak naprawdę czymś stałym. Czyli tutaj nic właśnie się nie wydarzyło takiego, że można było powiedzieć, że Rosja się radykalizuje, czy raczej można powiedzieć, że po prostu Rosja przyłączyła się do wojny w Syrii i w ten sposób jakby zainteresowanie problemem radykalizmu. Tak, ale ten problem już wcześniej był i powiem więcej, działania, które zarówno lokalne władze na Kaukazie Północnym, jak i centralne władze rosyjskie podejmują, żeby ten problem zneutralizować, z reguły dają odwrotny rezultat i tylko pogłębiają przyczyny radykalizacji muzułmanów lub nawet często całych społeczności. Mówimy o Rosji, to tak na dobrą sprawę chodzi o były Związek Radziecki. Czy można powiedzieć, że sytuacja się jakoś różni w pozostałych krajach Azji Środkowej? Sytuacja, pewne mechanizmy oczywiście one są takie same. Jeśli zejdziemy na bardziej szczegółowy poziom, to oczywiście sytuacja jest różna nie tylko w poszczególnych krajach byłego Związku Radzieckiego, ale również w poszczególnych republikach Kaukazu Północnego czy Powołża. Ale pewne podstawowe mechanizmy są raczej takie same. Jednym z takich mechanizmów jest walka z oficjalnego islamskiego duchowieństwa, państwa, z niezależnym islamem, najczęściej z salafizmem, który jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się nurtem islamu, niezależnym od władz, która często skutkuje radykalizacją, dlatego że osoby lub organizacje, środowiska, które nie były zradykalizowane, owszem, miały fundamentalne poglądy, ale nie oznaczało to walki zbrojnej, w momencie, kiedy są prześladowane, bądź to jako element celowej polityki, bądź to jako już element nadużyć władzy w poszczególnych regionach danych krajów, radykalizują się, co często skutkuje w danym etapie wyjazdem do Syrii i Iraku. Wcześniej były to wyjazdy do Afganistanu i Pakistanu, więc podobne zjawisko miało już miejsce wcześniej, przed konfliktem w Syrii. Ale dlaczego właściwie te grupy są prześladowane? To znaczy, jaki jest powód? No bo rozumiem, że islam na tych terenach
no ma długą tradycję. To nie jest coś, co się pojawiło teraz, więc dlaczego się z nim walczy? Musimy pamiętać, że islam nie jest monolityczny. Wewnątrz islamu istnieje wiele nurtów. Na terenie byłego Związku Radzieckiego te nurty ścierają się ze sobą intensywniej niż przynajmniej w wymiarze, powiedzmy, intelektualnym, intensywniej niż na innych obszarach, dlatego że procesy, które zachodziły w świecie muzułmańskim w ciągu dziesięcioleci, tutaj zachodzą w ciągu lat. W momencie, kiedy ten obszar przestał być izolowany od świata zewnętrznego, to wszystkie spory ideologiczne, polityczne, religijne pojawiły się w nim i ożyły. Jednym z elementów tego sporu jest konflikt pomiędzy oficjalnym duchowieństwem, które należy bardziej traktować jako przedstawicieli władz państwowych, a nie jako... Czyli taki islam koncesjonowany. Tak, tak, tak. A islamem niezależnym. Islamem niezależnym może być salafizm, ale nie musi. Niezależni islamscy duchowni, którzy nie byli salafitami, również często byli poddawani prześladowaniom, zwłaszcza w takich państwach jak Uzbekistan czy Tadżykistan. Tego typu rzeczy się zdarzały. W innych państwach islam też jest, niezależny islam jest postrzegany jako przejaw samoorganizacji społecznej, która z punktu widzenia autorytarnych reżimów jest zagrożeniem i jest szkodliwa. Dziękuję bardzo. Józef Lang ze Ośrodka Studiów Wschodnich był Państwa moim gościem. 13.55, za chwilę informacje. Połączenie. Na początku jest dźwięk, a w nim elektryzująca informacja. Batalia w tej sprawie trwa już kilka lat. Obietnic było już sporo. Przyczyn jest kilka, wyjaśnia wojewódzki konsultant. Maile od pacjentów są fakty. Jeśli zainteresowanie będzie duże, jest szansa na otwarcie drugiej takiej klasy. Oszuści sprzedawali je po około 6000 zł od sztuki. Z kontroli wynika, że część zarzutów z donosów się nie potwierdza. Przepisy przeszły przez rząd, potem Sejm i obecnie są procedowane w Senacie. Coraz więcej organizacji zaczęło się im przyglądać. Można powiedzieć, że to dopiero początek. Masz sprawę dla reportera Radia Tok FM. Napisz reporterzy@tok.fm. Reklama. Jak to jest spotkać się z autorem swojej ulubionej książki? Dowiedz się. 9. Festiwal Puls Literatury w Łodzi. Od 3 do 13 grudnia. Spotkania z pisarzami, premiery książek, koncerty, warsztaty, spektakle, wernisaże, debaty i konkursy. Gala Nagrody Tuwima już 13 grudnia. Szczegóły na pulsliteratury.pl. Pewnie jak co roku na zimę próbujesz uchronić się przed infekcjami, a one i tak cię łapią. Jak rozwiązać twój problem? Zapytaliśmy panią lekarz z Poznania. Wiele produktów, którymi próbujemy się wspomagać, nie spełnia oczekiwań. Dlatego moim pacjentom polecam zupełnie nowe rozwiązanie. Medicitum. Jak działa Medicitum? Medicitum to wyrób medyczny zawierający największą dawkę wyciągu z czystka. Tworzy barierę ochronną zapobiegającą wnikaniu bakterii i wirusów. Dzięki temu Medicitum skutecznie chroni przed przeziębieniem i grypą. Medicitum. Bariera przed infekcjami. Co dostaniemy pod choinkę? Nie wiadomo. Święta będą białe czy zielone? Nie wiadomo. A jaki będzie nowy rok? Nie wiadomo. Ale jedno wiadomo na pewno. Jaki będzie całkowity koszt wypożyczki? Czy pożyczasz 5 czy 15 tysięcy, z góry wiesz, ile zapłacisz i nie zaskoczą cię dodatkowe koszty. Gwarantujemy, że nie zapłacisz ani złotówki więcej. Eurobank. Z gwarancją na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Gwarancja dla obowiązkowych kosztów przy zawarciu umowy. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Pobierz na swój telefon aplikację Gazeta.pl Live, w której znajdziesz najświeższe newsy z Polski i ze świata. Nie przegapisz żadnej ważnej informacji. Dodatkowo masz możliwość obserwować relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń politycznych, sportowych czy gospodarczych.
naszych. Bądź na bieżąco z gazeta.pl Live. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Masz dosyć szarości i smutku? Szukasz inspirującego miejsca do życia? Kup mieszkanie na osiedlu Kolorowy Kocław. Osiedle Kolorowy Kocław to szeroki wybór mieszkań, kameralne budynki z wewnętrznym patio z fontanną i zielenią, bliskość parku i jeziorka Kocławski Balaton. Wokół liczne sklepy i duże centra handlowe. Dojazd do Śródmieścia zajmie Ci tylko 15 minut. Zaplanuj swoją kolorową przyszłość. Biuro Inwestycji na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego. www.jareal.pl. 7 na 10 rodziców, których zapytaliśmy, ma problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu u swojego dziecka. Zapytaliśmy o to lekarza medycyny Piotra Kolskiego. Rodzice mogą mieć wątpliwości i nie ma w tym nic złego. Więc jak sobie z tym radzić? Można podać dziecku wyrób medyczny Herbapek Junior. I to wystarczy? Tak, bo to syrop skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Sam podaję go swoim dzieciakom. Herbapek Junior. Na kaszel suchy i mokry. Święto kina 12 grudnia. Z tej okazji w kinach w całej Polsce czekają bilety w specjalnych cenach. 11 zł filmy 2D, 14 zł filmy 3D. Święto kina. Kultura w zasięgu ręki. Szczegóły www.świętokina.com. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyne. Środa, 9 grudnia, minęła 14. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Za nieco ponad godzinę Trybunał Konstytucyjny wypowie się w sprawie pisowskiej nowelizacji regulującej jego działalność. Minister Kowalczyk przyznaje, że obniżenie wieku emerytalnego oznacza niższe świadczenia nawet o 30%. Francuscy śledczy zidentyfikowali kolejnego zamachowca z Paryża. Minister Sprawiedliwości Borys Budka wierzy, że dzisiejsze orzeczenie Trybunału rozwieje spory wokół tego gremium i wyboru jego sędziów, by nie okazało się, jak mówi, że wyroki wyrokami, a sprawiedliwość musi być po stronie sejmowej większości. Trybunał o 15.15 wypowie się w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą pisowskiej nowelizacji o Trybunale zaskarżonej przez Platformę Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przez Prezesa Sądu Najwyższego i Krajową Radę Sądownictwa. Najwięcej kontrowersji budzą zapisy ustawy dotyczące wygaszenia kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa Trybunału. Artykuł mówiący o tym, że nowo wybrani sędziowie w ciągu 30 dni muszą złożyć przysięgę przed prezydentem i w końcu zapis, który upoważnia obecny Sejm do wybrania 5 nowych członków Trybunału w miejsce sędziów wybranych przez poprzednią ekipę. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i reprezentujący Platformę Borys Budka w mowach końcowych podkreślali, że dzisiejszy wyrok Trybunału ma fundamentalne znaczenie. Sprawa jest fundamentalna dla kwestii niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłości poszczególnych sędziów, a w konsekwencji dla ochrony praw i wolności jednostki. Najniebezpieczniejsze przy tej nowelizacji okazało się to, że rękami parlamentu próbowano dokonać zamachu na niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niezależność tego wyjątkowo ważnego, fundamentalnego dla demokratycznego państwa prawnego organu. Z kolei reprezentujący przed Trybunałem Sejm poseł Marek Asty z PiS-u przyznał wprawdzie, że pośpiech jest złym doradcą i że kwestionowana ustawa może nie być idealna, ale w jego opinii uchybienia nie są na tyle istotne, by uznać ją za niekonstytucyjną. Za nadinterpretację uznał też tezę, że Prawo i Sprawiedliwość za pomocą tej noweli chce usunąć z Trybunału jej prezesa i zastępcę. Przekonywał, że chodzi jedynie o skrócenie ich kadencji na sprawowanych obecnie funkcjach. Orzeczenie Trybunału będziemy transmitować na antenie TOK FM. Sejm rozpoczął dziś pracę nad prezydenckim projektem zakładającym obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ma on poparcie PiS-u i jest spełnieniem wyborczej obietnicy tej partii. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Henryk Kowalczyk, przyznaje, że obniżenie wieku emerytalnego będzie oznaczało niższe świadczenia. Wiadomo, że jak ktoś przejdzie w wieku 60 lat na emeryturę, no to jego przeciętne trwanie życia będzie o te 5 lat, czy 6, czy 7 lat dłuższe niż było to pierwotnie planowane. No to proporcjonalnie będzie mniej, no bo będzie przez ileś miesięcy brał więcej emeryturę. Te różnice sięgają, jeśli przy pełnym zakresie, około 10, maksymalnie do 30%. Projekt najprawdopodobniej trafi teraz do komisji. Jak twierdzi minister Kowalczyk, zostanie uchwalony maksymalnie w ciągu 2 miesięcy. Posłowie ze spedkomisji chcą dostać dziś od szefów ABW i Agencji Wywiadu informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski oraz Polaków za granicą. Informacje zebrane po atakach terrorystycznych w Paryżu. Szef komisji ma
Marek Opioła oczekuje pełnej analizy sytuacji. Jak przebiegały linki pomiędzy zamachowcami a poszczególnymi grupami terrorystycznymi? Czy przypadkiem przez Polskę nic nie przechodziło? Francuscy śledczy tymczasem zidentyfikowali trzeciego z napastników, którzy w Paryżu zaatakowali klub Bataclan. Według policyjnych źródeł to 23-latek, do niedawna mieszkający w Strasburgu. Dwa lata temu wraz z bratem i grupą znajomych miał on wyjechać do Syrii. To, że śledczy poznali tożsamość napastnika, potwierdził premier Manuel Valls. Dochodzenie posuwa się do przodu. Znamy coraz więcej wspólników terrorystów i na bieżąco aresztujemy te osoby. To długotrwała praca. Niestety cały czas istnieje zagrożenie terrorystyczne, więc musimy kontynuować to dochodzenie. Ten pościg i krótko mówiąc tę wojnę przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. W zamachach w Paryżu zginęło w sumie 130 osób. Większość z nich to ofiary ataku właśnie na klub Bataclan. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich jeszcze piłka nożna w pierwszym meczu tych drużyn. Robert Lewandowski popisał się hat-trickiem i Bayern Monachium na własnym boisku ostatecznie rozgromiło Dinamo Zagrzeb 5-0. Dziś czeka nas rewanż w stolicy Chorwacji. Dinamo wprawdzie nie ma już szans na wyjście z grupy F i awans do dalszych rozgrywek Ligi Mistrzów, ale pewien awansu trener Bayernu Pep Guardiola nie zamierza odpuszczać, choć ten mecz niczego nie zmieni. Odliczysz jego podopieczni zdobędą kolejne 3 punkty. To nasz ostatni mecz grupowy. Jesteśmy pewni awansu i to oczywiście jest idealna sytuacja. Dlatego dałem wolne Manuelowi Neuerowi. Ale wciąż gramy dla nas samych, dla klubu, dla kibiców. Nigdy nie spotkałem piłkarza, któremu nie zależy na zwycięstwie. W drugim meczu tej grupy Arsenal Londyn, by awansować, musi pokonać Olympiakos Piraeus różnicą 2 goli. Pogoda. Na zachodzie i centrum Polski deszcz, na wschodzie poza Suwalszczyzną raczej nie powinno padać. W górach może też sypnąć śnieg, wszędzie chmury, a do tego mniejsze lub większe przejaśnienia. W Białymstoku i w Lublinie 4 stopnie, w Warszawie, Radomiu, Kielcach, Katowicach, Krakowie 5, w Elblągu, Toruniu, Łodzi 6, w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i Częstochowie 7, a w Szczecinie oraz w Trójmieście 8 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 14.06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy, proszę Państwa, mówić o wywiadzie, takim dorocznym wywiadzie Miedwiediewa, premiera Rosji, wywiadzie telewizyjnym. Mnie zastanawia, może zacznijmy od takiej sprawy zasadniczej, to znaczy jaka jest pozycja w tej chwili Miedwiediewa we władzach? Duopol się skończył, ten okres, kiedy Miedwiediew był prezydentem, a Putin premierem, już dawno przeminął. No ale w dalszym ciągu Miedwiediew jest, co jakiś czas właśnie pojawia się w telewizji. Czym on jest w tym systemie? Wszyscy mówimy o tym, że Rosja to jest właściwie odwrócona piramida, wszystko stoi na Putinie. Gdzie jest w tym wszystkim Miedwiediew? W Rosji system wygląda tak, że ponad systemem, czyli tym carem, baciuszką jest zawsze głowa państwa, czy to będzie car, szef partii komunistycznej, czy prezydent, to jest inna historia. Natomiast na czele rządu, a tak naprawdę chłopcem od bicia, jest zawsze premier. Więc od ciężkiej pracy, od realnych problemów jest premier i to on jest zwykle oskarżany o jakieś kryzysy polityczne, o niezrealizowanie obietnic. Natomiast jest w zasadzie człowiekiem od, nie chcę powiedzieć brudnej roboty, ale od wykonywania zadań stawianych przez prezydenta. Ale w jakim sensie? To znaczy, ja rozumiem, że jego w zasadzie nie widać. Nie, nie widać i ma go nie być widać, bo jakby szefem wszystkiego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jest, czyli głową państwa jest prezydent i on ma realną władzę wykonawczą. Natomiast poniżej, za wykonywanie poleceń i za zadaniowaniem stoi Miedwiediew jako premier. Ale po co w takim razie pozwala mu się udzielać takich telewizyjnych wywiadów? Po co to jest? Ponieważ są kłopoty. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale wtedy, kiedy wszystko wygląda, znaczy wszystko jest sprzyjające Rosji, ceny ropy naftowej rosną, Rosja odnosi sukcesy, budżet rośnie także,
rezerwy walutowe się zwiększają. To jest wszystko ładnie, to znaczy wtedy może faktycznie prezydent występować. Natomiast ostatnio prezydent zaangażowany był w, jakby dawał twarz w sprawie ukraińskiej, w sprawie syryjskiej. Natomiast faktycznie Rosja obiektywnie znalazła się dzisiaj w dosyć trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej. I raczej nie powinien jakby za nią stać prezydent. Za tymi kłopotami nie powinien stać prezydent, powinien za to odpowiadać i spowiadać się przed społeczeństwem, przede wszystkim premier. I tak też było. I jakby widać było po wystąpieniu dzisiejszym, zrobił to w bardzo dobry sposób. Czyli można powiedzieć, że tak, Putin przedstawia tą Rosję silną, zacną i z tym ideowym kręgosłupem, zaś Miedwiediew mówi o tym, jakie kłopoty przezwyciężyliśmy. I będziemy przezwyciężyć. To, co dzisiaj tak naprawdę nasi słuchacze mogliby, zwłaszcza ci, którzy słuchali wystąpienia Miedwiediewa, mogliby pamiętać, to jest jedno określenie. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. I to się przebijało przez cały wywiad Miedwiediewa. Ja powiem więcej, ja miałam nawet takie skojarzenie, że brzmiało mi to znajomo. A mianowicie wracamy do normalności. I jakby po tym określeniu, że wszystko będzie dobrze, tym drugim skojarzeniem z wypowiedzi Miedwiediewa jest to, że w zasadzie działo się różnie. On nie nazwał tego po imieniu, że było bardzo źle, no, że były trudne czasy, to był trudny rok, pełen emocji, pełen wydarzeń, dosyć intensywne, natomiast powolutku wracamy do normalności, czyli przezwyciężamy trudności, rząd pracuje nad poprawą sytuacji, nie jest najlepiej, natomiast, i to wielokrotnie powtarzał, jest to